Cześć! Dzisiejszy odcinek zaczniemy od treningu i to takiego raczej mocniejszego. Przyjechałem sobie pod jeden z krakowskich lasów. Dzisiaj mam w planie 25-26 km z naprawdę dużą ilością przewyższeń. Można powiedzieć, że to będzie taka symulacja zawodów, które mnie czekają w czerwcu. Oczywiście na mniejszym dystansie, bo to jest niecała połowa tego, co mnie tam czeka. No ale na pewno będę miał okazję sprawdzić sobie tutaj parę rzeczy. Biegnę mniej więcej z tym sprzętem, z którym będę chciał robić to ultra. Czyli mam na sobie plecak biegowy. Są też buty, w których będę startował. Celem jest to, żeby dzisiaj na końcu biegu nie być jakoś szczególnie zmęczonym i mieć jeszcze ochotę na więcej. Po niecałym kilometrze podbiegu opuszczam asfalt. Jestem już na szlaku, którym chcę dzisiaj biec. Albo dobra, mówiąc bardziej konkretnie, to na jednym ze szlaków, bo dzisiejsza pętla składa się najpierw z niebieskiego, potem jeszcze z czerwonego. Całość ma około 8 km. Takich pętli chcę zrobić 3, a doliczając do tego jeszcze dobieg i zbieg na parking, no to wyjdzie właśnie coś koło 25-26. To jest co prawda obszar miasta Kraków, ale zapewniam, że teren nieraz będzie tu naprawdę górzysty. Wątpię nawet, że całą trasę dam radę pokonać biegiem. Pewnie będą takie miejsca, gdzie przejdę do marszu, żeby oszczędzać siły i nie podbijać tętna powyżej, dajmy na to 170. Może wam też pokażę parę fajnych rzeczy w okolicy, no bo w sumie czemu nie? Podbiegnę to czy nie podbiegnę? Dobra, w sumie się udało. Okej, tu też spróbujemy jeszcze. Nie ma źle. Tamto się udało podbiec całe. A tu mam kopiec Piłsudskiego, najwyższy kopiec w Polsce. Niby nie planowałem na niego wbiegać, ale co mi tam, zrobimy podbieg, nie jest tak wysoko. Nie wolno rowerem, nie wolno na koniu, ale o biegaczach nic nie wspominają. Nabieram wysokość, coraz fajniejsze widoki się robią. No i podbiegnięte. Dobra, nie ma co się zatrzymywać. Biegnę od razu na dół. Dzisiaj wychodzę z założenia, że odpoczynek to by było po prostu oszukiwanie. Zbiegłem, kopiec za mną. Teraz przeskok na czerwony szlak i pod kolejną atrakcję. Tu mamy krakowskie zoo. O, są słonie nawet. Pokażę wam słonie z bliska. A tu mam już z powrotem niebieski szlak. I nim do zamknięcia pętli zostało mi jakieś jeszcze 4 km. Więc w tym momencie mam zrobioną połowę. Oczywiście całości nie nagrywam, to jest bieganie po lesie. Zresztą dzisiejszym celem nie jest, żeby wam tutaj wszystko dokładnie poopisywać. Raczej chcę pokazać jeden z mocniejszych i ważniejszych treningów w tych przygotowaniach. Tutaj mam jeden z większych zbiegów na tej pętli, a zaraz będzie oczywiście odzyskiwanie wysokości. No i mam do góry, tutaj w otoczeniu rowerowych single tracków. Nie wiem, czy dam radę to cały podbiec, ale w sumie nie o to chodzi. Ważne, żeby w miarę dobrze siły rozłożyć. No i zrobiona całość. Wcale nie było tak źle. To znaczy nie było źle na pierwszym okrążeniu. Zobaczymy, czy na kolejnych też będzie tak milutko. Kolejny zbieg. I powiem wam, że na zawodach to ich się chyba bardziej obawiam niż podbiegów. Łatwo będzie sobie zajechać mięśnie i kolana w takim terenie. Tutaj jest dopiero wspinaczka. Ale póki co dobrze idzie. Ten podbieg chyba na całej pętli najdłuższy. Ale już końcówka. Fajnie, że się udało całe zrobić, ale nie wiem, czy na kolejnych pętlach też się podejmę. Szlak tam, ale tu jest fajny punkt widokowy. Wam pokażę. Widać Wisłę, wały ze ścieżkami rowerowymi, w tle Beskidy. A ja lecę dalej, bo jak wspominałem wcześniej, przerwy to oszustwo. Na tej oto pięknej polanie zamykam pierwsze okrążenie. W sumie to udało mi się całe przebiec, bez przechodzenia do marszu. Niektóre momenty były takie dość trudne, ale generalnie całkiem okej. A ja tymczasem mam za sobą pierwsze 10 km zrobione w żenująco słabym tempie, godzina 10. No ale cóż, takie właśnie są te biegi o charakterze górskim. Za szybko się nie da. W sumie to bardzo szybko mi ten czas na pierwszej pętli zleciał. Tak to już jest, jak się biega w ładnym otoczeniu albo w nowym otoczeniu. Na to też liczę na samych zawodach, że ten efekt poznawania nowego otoczenia oraz bliskości fajnych gór pomogą mi jakoś przetrwać te 8-9 godzin, które prawdopodobnie spędzę na trasie. Kopiec po raz drugi, ale tym razem już będzie bez wbiegania. Lecę od razu na czerwony szlak. 13 km za mną. To jest prawdopodobnie połowa dzisiejszego biegu, więc myślę, że pora zjeść coś porządniejszego. Do tej pory w sumie tylko się obżerałem cukierkami z mieszanki krakowskiej.
Teraz niech będzie taki oto banan. Tego miejsca wam chyba nie pokazywałem na poprzedniej pętli. To jest taki bardzo fajny mostek. Tak jak przeważnie biorę ze sobą butelkę z piciem, to dzisiaj wziąłem bukłak z taką rurką. To jest w sumie wygodniejsze. No tyle, że jest jedna wada. Ja kompletnie nie wiem, ile mi tego picia w bukłaku jeszcze zostało. Na starcie miałem litr i teraz nie wiem, czy wypiłem 1/3, 2/3 czy 1/4. Może już prawie pusto. Więc jeszcze nie wiem, czy na zawody wezmę ten bukłak, czy jednak butelkę. Ale spoko. Mam jeszcze prawie 2 miesiące na podjęcie decyzji. Znowu mam polane, a więc druga pętla zakończona z pełnym sukcesem. Znowu się udało całość przebiec. Pora zacząć trzecią. Mam nadzieję, że również bezproblemową. W tym miejscu mam za sobą nieco ponad 18 km, więc sięgam po kolejną przekąskę. Tym razem będzie to taki jogurcik proteinowy, kupiony w Lidlu za 3 zł. Lubię je zabierać na długie wybiegania. Ładnie wchodzą. Można to jeść podczas biegu, nie ma potem żadnych problemów żołądkowych, więc myślę, że na zawody też sobie ze 2 wezmę. Póki co na trzecim okrążeniu, podbiegi też idą dobrze. Tutaj w okolicach krakowskiego zoo przebijam długość półmaratonu. No i powiem wam, że jest naprawdę dobrze. Nogi w porządku, kondycja bez żadnego problemu, więc myślę, iż to ostatni 5 km też będzie całkiem spoko. Pojawia się nawet ambicja, żeby spróbować przebiec całość bez przejścia do marszu. Dziś mi na pewno mocno pomaga pogoda. Jest to około 10 stopni. Biegnę sobie w kurtce i w długich spodniach. Na czerwcowych zawodach pewnie aż tak fajnie nie będzie. Może być upał i to też jest taki jeden z moich potencjalnych problemów. W tym czasie, który mi pozostał, spróbuję sobie pobiegać trochę w tych wyższych temperaturach, gdzieś w środku dnia. Ale też nie wiem, na ile to pomoże. Natomiast pociesza mnie to, że na zawodach, na trasie spora część będzie przez las, więc może aż tak mocno prażyć nie będzie. Dobra, zaczynamy największy podbieg na trzecim okrążeniu. Daję sobie w sumie tak 80-90% szans, że się uda zrobić cały biegiem. Tętno 168, więc nie ma najgorzej. No i pięknie, ten podbieg zrobiony. Do końca zostały jeszcze 2 albo 3, choć to już takie mniejsze. No i proszę, jest polanka, a to oznacza, że teraz już tylko w dół, a więc uda się całość biegiem. Kondycyjnie czuję się naprawdę super. Śmiało mógłbym zrobić jeszcze co najmniej kilka, może nawet kilkanaście kilometrów. Trochę gorzej z nogami, są już trochę ciężkie. Szczególnie odczuwam w okolicy stawów kolanowych, pewnie od tych zbiegów i podbiegów. No ale cóż, generalnie uważam, że całkiem dobrze poszło. Koniec treningu, wyszło 26.6, reszta filmu już z domu. W przeciwieństwie do umiarkowanie udanego marca i częściowo także lutego, kwiecień wyszedł mi naprawdę dobrze. Najważniejszą rzeczą był tutaj koniec problemów z kolanem, o których wspominałem w poprzednich 2 odcinkach. Wygląda na to, że uraz jest już w pełni zaleczony i mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał podczas reszty przygotowań. Będąc w pełni sił, mogłem się więc skupić na realizacji przyjętych założeń i muszę przyznać, że tym razem udało mi się je wykonać bez najmniejszych problemów. W kwietniu przebiegłem rekordowe 279 km rozłożonych na 18 treningów. Tygodniowe kilometraże też były naprawdę dobre, aż dwukrotnie przebijając wartość 70. Zrobiłem wszystkie 4 zaplanowane wybiegania, z których 2 przekroczyły długość 30 km, a pozostałe 2 zawierały naprawdę dużą ilość podbiegów. Fakt, pod koniec pojawiał się jakiś dyskomfort i nogi były nieco ciężkie, ale do limitu możliwości brakowało jeszcze naprawdę dużo. Śmiało mógłbym biec dalej, tylko że z treningowego punktu widzenia nie miałoby to już za dużo sensu. Wydłużyłoby jedynie regenerację, negatywnie odbijając się na kolejnych dniach. Oprócz wybiegań, sporo treningów było też na dystansie 10 do 15 km, nierzadko z jakimiś podbiegami. Do tych ostatnich przykładam się dość solidnie, no bo jednak mam świadomość, że zawody w górach to trochę inna dyscyplina niż bieganie po płaskim. Niestety nadal trochę zaniedbuję treningi szybkościowe, choć jak wspominałem w poprzednim odcinku, robię to zupełnie świadomie. Po pierwsze, nie chcę ryzykować kolejnych urazów, a druga sprawa, wydaje mi się, że na tych zawodach jednak bardziej przydadzą mi się inne rzeczy. Mogę się oczywiście mylić, no ale cóż, to będzie debiut, a na debiutach zawsze sporo rzeczy i tak odbiega od wcześniejszych wyobrażeń. Dobra, o kwietniu wystarczy. To było sporo ciężkiej, choć wartościowej pracy i mam nadzieję, że w maju uda się zrobić równie dużo. Bo tak naprawdę to tylko ten maj mi pozostał. 4, może 5 tygodni treningów, a potem już tylko zmniejszanie obciążeń i odpoczynek.
Trzeba więc ten czas wykorzystać jak najlepiej, choć muszę też pamiętać, żeby nie przesadzić. Teraz już jakikolwiek uraz mógłby położyć cały projekt, więc lepiej być ostrożnym i pamiętać nie tylko o mocnym bieganiu, ale też o odpowiedniej regeneracji. Myślę, że i w maju głównymi jednostkami będą długie wybiegania. Tylko jak długie? Bo wydaje mi się, że przesuwanie ich do 35 lub nawet 40 km nie będzie mieć większego sensu. Korzyści z tego marne, a ryzyko kontuzji rośnie, nie mówiąc już o długości późniejszego odpoczynku. Wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie tworzenie dwudniowych bloków, gdzie po pierwszym wybieganiu kolejnego dnia też nie mam lekko. Czyli na przykład 30 plus 15 albo 2 półmaratony dzień po dniu. To również mnie wzmocni i zmusi organizm do wysiłku bez pełnej regeneracji, ale z drugiej strony da trochę czasu różnym mięśniom i stawom na odpoczynek. Widziałem zresztą, że sporo planów treningowych do ultra takie bloki zawiera, więc myślę, że i u mnie nie zaszkodzą. Zróbmy więc następujące założenia na maj. Co najmniej 250 przebiegniętych kilometrów, co najmniej połowa treningów zawiera podbiegi, dwa bloki z dwoma półmaratonami dzień po dniu oraz dwa bloki 30 plus 15 km, gdzie 30 ma mieć charakter bardziej górski. Brzmi ambitnie, ale jeśli się uda, to o zawody będę raczej spokojny. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Plany rozliczę za miesiąc, już w ostatnim odcinku przed czerwcowym biegiem. Wtedy też spróbuję podsumować cały trening oraz opowiem o planowanej strategii na same zawody. A na dziś tyle, więc dzięki za obejrzenie i do następnego. Trzymajcie się, cześć!